O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Jak tam, pomóc? Nie, dam radę. Kurwa. Daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. Dobra, to... Ta. Pieprzyć to. Tak coś czułem. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? Dzień dobry, panie hetmanie. Pachnie dobrze. Znaczy... Spędzimy tu trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. O, był bardzo uradowany. No. Mogę cię o coś spytać? Nie wiem, możesz? W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłeś, że... Wiecie, jaki ma być dzisiaj problem? Chyba dzisiaj tak śpię na kanapie, bo kot usnął z moją dziewczyną i boję się, że mogła go przygnieść. Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym 6. 6? Wow, no. Solidna 6. Okej. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Tak. Co? Ripkot, no przygniecie go. Wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Wygadajcie się. Jesteś niemożliwa. A ty to nieco. Mam ochotę wyjść z powrotem na tę śnieżycę. Nikt cię nie powstrzymuje. Oby ten był lepszy niż 6. No to teraz na pewno płakał, bo wyrzuciły tyle i zmarnowane. Miłość rośnie wokół nas. Wracamy do Abby. Tego to się nie spodziewałem. Dobra. Tego się nikt nie spodziewał. Biegnij, Boże, Piotr! Gdzie teraz? Kolanami przez lód.
Mam to. To była kropka, czegoś nie zrobiłem. Priacjel. Boże, serce mi prawie wpadło. To ciężko mi w takiej akcji to zauważyć. Ja mam ściszę, żebym był... Tam okno! Tamtędy uciekniemy! Tam jest jakiś znaczek. Hej, młoda! Pomóż nam z tym! Wolf. O co z tym chodzi? Nie wiem. Wilki. Zaraz zdechnę. Do złapy. O kurwa. Zabili mnie. Ale nie chciałem. Może zabili mi dziewczynę, no. Fuck. Jak najwięcej.
Dobra, leżysz. Kurwa. Średni, średni. Znaczy... Uznajmy, że życie spada jak stamina, nie? Ma jakiś tam sens. Życie służy jako stamina i jako... I jako... No, życie, no. Kurwa. Pierdolonych unikach, bo tego w poprzedniej części nie było, w którą grałem z półtora miesiąca temu. Żebiąc 3 albo 4 razy, no. A tym sobie dacie radę. Mamy to. No dalej. Trzymaj się blisko! Dokąd idziemy? Szybko! Ojej. Nie zwalniaj! Kieruj się do drzwi! Jezu, jazda. Mamy to. Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak daleko. No, mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolmin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Pojedziesz ze mną. Chodź. No chodź! Ja nie mam pytań co do tego, co tu się właśnie stało. A ta? Miałam 12 lat i znalazłam deskorolkę. O. Więc próbowałam na nią wejść. Nawet pachy mają nieogolone. Ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. Boże.
Rośne wieczorki. Okej. O Boże, nie. To moja sprawka. Jak to? Pewnie nie tylko, no. Chciałam zagryć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty? Odwróć się, co ty wyprawiasz? Ja sobie robisz. Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę. To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem Stalker, no. Zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Nie wiem jaką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Tak. On jest nie Teges. On jest nie Teges, ja wam mówię. Słuchaj, ogień pod wodą też może być, nie? Spawacze podwodni istnieją. Poza tym pali się na śniegu w ten sposób, że palą się opary, a nie samo paliwo. Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zniknęmy. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. O, macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Dzięki panelom słonecznym na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. Tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu? Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Tommy! Puśćcie mnie! Po nodze. Puśćcie!
Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! Kim ona jest? O co chodzi? Czemu on teraz nie ma kolana? Nie ruszaj się, kurwa. Nie poganiaj mnie. Córka przeżyła? Nie wiem. Joel! Tommy! Mordę. Jak mam się tam dostać? No chłopaki, powiem wam, że jestem naprawdę w szoku, co tu się dzieje. To naprawdę jest tak mocne. No, napis tu, że Wolf jakiś, no. Naprawdę, no. Tylko ten znaczek Wolf widziałem, nic więcej. To się tak świeci. Tam jest. Nie wiem, o co chodzi z tymi wolfami, więc... Joel? Tommy? Cichutko. Skąd to dochodzi? Piki bólu. Szlak. Kurwa. No, mnie ta. A wiesz, człowiek się zmienił. Człowiek się zmienił. Tam chronił dziewczynę, którą tak naprawdę zaczął kochać i traktował ją jako własną córkę. Troszeczkę podejście się zmieniło. Zabiję was, kurwa! Co się dzieje?
Zostaw go! Kto to? Zostaw Ślizgnęła go! Się. Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi. Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego, co ja, tak? Skończ to. Już. Nie. Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Idź do diabła. Zabiję was, nie! Ej, co ty wyprawiasz? Ej, sprząta! Nie możemy tak reagować. Zabiję was! I to był ten jedyny spoiler, który znałem. Jesse! Są tutaj! Nie. Ja pierdolę. Miał ją nauczyć grać na gitarze. Nie, no jasne, że wiadomo, kto był. Hej. Hej. Nie sądzimy tak szybko i że w taki sposób, nie? Naprawdę. Marii, ja chcę, żebyś coś zjadła. Nie powstrzyma nas. Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson. Więc ujdzie im to bezkarnie. Kto tak powiedział? Na to przecież wychodzi. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda. Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Co? A co, jeżeli się przenieśli? Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa,
ile mają broni. W dupie to mam. Nie przekonasz mnie. Masakra. Jestem po prostu... Wgniotło mnie w fotel. Nie mogę nic powiedzieć. Zabili jej ojca, no. Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie? To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę. Dobra. Najgorsze jest to, że tą drugą babą będę grał, kurwa, przez drugą połowę gry. Okej. Okay. To widzę. Okej. Okay. Tą, która kurwa zabiła Joela. Masakra. No naprawdę jestem... Panie... Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć. Okej. Matko. Jestem po prostu załamany. Tommy chyba jednego wziął, więc Maria zaryglowała stajnię. Jebany Tommy. Po drodze coś skombinujemy. No, żebyś wiedział, Lispir, że szkoda, że nie może zrobić postaci. Skoczyłbym tamtą z pierwszego lepszego kurna urwiska. Trudniej droga do Seattle. No to będzie trudniejsza. A to jeszcze nie wiem, kim ona jest, nie? Może to jest jego córka, wiesz, która okazała się, że przeżyła, nie? Wiem. Po prostu nie chcę, żebyś czuła, że musisz. Eli. Idę z tobą. Koniec rozmowy. Musisz iść po swój plecak? Schowałam go przy wschodniej bramie. Uznałam, że tamtędy wyjdziemy. Zaraz się popłaszę, no. Znaczy już byłem bardzo blisko, jak tamta mu... No nie... Znaczy, no dobra, nie byłem blisko, bo po prostu jestem w takim szoku, że ciężko mi nawet być w innej emocji niż szok. Po prostu i po prostu nie wiem, co powiedzieć. Te kwiaty. Przyniosę. Wolę sama. Okej. Okay. Albo dobra. Chodź. Poczekam na dole. Dzięki.
Na razie ja wyduba. Nie wiem, jak tam się to czyta. Do jutra. Bierzesz tę gitarę, dziewczyno? Naprawiał ci ją, robił ją, Boże. Armagedon. Jest jego kurtka. Myślę, że ja mam dreszcze, no. Jego plecak. Co tu więcej powiedzieć? O nie. Ja wam mówię, to jest jego córka. Ten zegarek. A to ubranie to co to? Nie jestem w stanie tego skomentować. Maria, jadę do Seattle. Chciałbym odpuścić, ale nie umiem. Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Eli też będzie chciała jechać, powstrzyma ją. Zabierz jej broń, zabierz jej konie, może ją gdzieś zamknij. Daj mi czas, żebym to skończył. Zawsze kochający Tommy. On się tam kurwa da zabić. Powinien był mnie zabrać. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma kurwa opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Jedziesz z nią? To. Czyli chcecie się stąd wygrać? Lispir, jak Rok zareagował tak z ciekawości? Poszła serdeczna kurwa? Stajni mają wam dać waszego konia. Tak myślałem. Weźcie trochę amunicji. Dzięki, Maria. On tylko mówi, jak miotają nim emocje, albo ktoś na czacie coś głupiego powie. Zróbcie coś dla mnie.
i sprowadźcie mojego durnego męża żywego. Jasne. W porządku. Ruszajcie, bo... Uratowałem wasze uszy. Zrobi się ciemno. Koniec prologu. W Seattle widzimy się w następnym odcinku na YouTubie, a ja też na dzisiaj będę kończył streama powolutku. Także ten obrazek zobaczymy w następnym odcinku.